Ahoj! Cześć, witamy Was na kanale W Drodze TV. Jesteśmy na Słowacji, w Dolinie Wratny. To jest mała Fatra. Jak widzicie, warunki już zimowe. Wyruszamy na Wielki Krywań. I to, co będzie po drodze, to z chęcią Wam pokażemy i opowiemy. Jesteśmy na wysokości 750 metrów nad poziomem morza. Za nami chata Wratna, skąd można wyjechać kolejką gondolową na chleb. A my ruszamy stąd żółtym szlakiem w górę. Tak, do chaty na Gruniu. Pierwotny plan wycieczki był troszeczkę inny, ponieważ mieliśmy zacząć i rozpocząć ją na początku Doliny Wratna. Jednak, kiedy podjechaliśmy pod początek niebieskiego szlaku, okazało się, że firma, która zajmuje się naśnieżaniem stoku, czy w ogóle jest właścicielem stoku, jak to nam pani powiedziała, uzawarła wszystkie wejścia na szlak, no i nie było jak się dostać, więc na szybko zmodyfikowaliśmy trasę i podjechaliśmy do Wratnej, skąd ruszamy. Od samego początku żółty szlak prowadzi gęstym lasem i to dosyć ostro w górę, chociaż takimi, powiedzmy, zakosami, więc nie jest tragicznie. Natomiast w połączeniu ze śliskim podłożem, błotem, śliskimi kamieniami i odrobiną śniegu trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć i nie zrobić sobie kuku. Jesteśmy już na jakichś 900 metrach i zrobiło się już bardziej zimowo. Jeszcze chwila i chyba będziemy wkładać raczki, bo jest dosyć ślisko, więc nie ma co ryzykować jakiegoś uślizgu. Tym bardziej, że jeszcze trochę mamy do przejścia. Dotarliśmy do chaty na Gruni. Jest to ostatnie i najwyżej położone schronisko Wratnej. Na 970 metrach. Jak widać, piękna mgła, jest widoczność na jakieś 100 metrów. Więc podziwiajmy widoki. Za mną Wielki Krywań. A jak się obrócimy tak, to jest Wielki Rozsutec, a obok niego zaraz Mały Rozsutec. Tak to dzisiaj niestety będzie wyglądać. Spod chaty na Gruni ruszamy dalej żółtym szlakiem na południowy Gruń, czyli na 1460 metrów. O, jest już. To jest strome podejście. No, w sumie na 1300 metrach 500 metrów przewyższenia. Więc będzie przyjemnie. Na razie pierwsze kroki idą przez stok narciarski. Gdzieś tam pod wyciągiem jest naprawdę stromo. Dotarliśmy do szczytu stoku narciarskiego, więc do szczytu południowego Grunia zostało nam jakieś 500 metrów linii prostej i 215 metrów w górę. No, podejście jest solidne. Teraz już mamy taki zmrożony śnieg, bo temperatura tutaj zegarkowa pokazuje, że jest jakieś minus 2 powietrze. No i idzie się tak średnio na jeża. Tuż powyżej tego stoku narciarskiego szlak zaczyna się tak przyjemnie meandrować. Idzie takimi zakosami, więc wysokość zdobywa się trochę wolniej, łagodniej, więc jest spoko. Ten stok był taki męczący. Mgła się odrobinę rozrzedza, więc jest jakiś promień nadziei, że coś może zobaczymy. Natomiast tutaj już jest piękna zima. Śniegu tak 10-15 cm, mrozik i naprawdę wygląda to zajebiście. Warunki są ciężkie. Śnieg jest nawiany, głęboki, a za chwilę wybiany i jest lodowisko. Bo tego mocno wieje. Widoczność jest tak maks na jedną tyczkę do przodu, żeby było wiadomo, gdzie iść.
Jednak jakaś osoba szła przed nami. W związku z tym jakiś ślad jest, którędy iść. Ale nie ma lekko. Oświecicie. Warunki są kiepskie. Wycieczkę z nosa się leje. Kasia świeje. Do tego musimy po raz kolejny zmienić plany. Ponieważ Kasia się fatalnie czuje, od rana już się czuła źle. A teraz już od tego czasu zgłasza, że jest bardzo niedobrze. Więc ulewamy trasę i idziemy jedynie do kolejki z chlebem. W sensie nie do piekarni stać za chlebem. To kolejka jest za chlebem i zjedziemy tu do parkingu kolejką, żeby nie pozwolić jej cierpieć dłużej. Średnie mamy, co dzisiaj pokazać. Po prostu nic nie widać. Dlatego mgła jeszcze bardziej gęstnieje. Więc ciężko. W tej chwili to jest po prostu walka z warunkami. Momentami śnieg jest do połowy uda. I raczej by się tu rakiety przydały niż raczki. Ale za chwilę jest jakiś drewniany kawałek, który jest oblodzony. No kiepsko, kiepsko. Ale no cóż, bywa, są góry. Nieraz się w takich warunkach szło. I tym razem musimy sobie poradzić. O pierunie. Coś widać. Tym razem nie mgłę ze środka, tylko mgłę z góry. Jesteśmy na 1625 metrach na steny Werchol. Dalej wieje, ale kurczę, patrz Kasia. Widać chleb i krywań. O, nawet stać na kolejki. Popatrz, jak się rozrzuciło. Ale petarda. Chromowe. 1636 metrów. A przy okazji widzimy na środku chleb i w przypływie radości, że cokolwiek widać, że pomyliłem, bo krywań jest tam. Nawet widać stąd, że kilka osób tam jest. Tak blisko, a jednak tak daleko. No udało nam się dotrzeć na chleb, czyli trzeci co do wysokości szczyt Małej Fatry, 1646 metrów. No teraz idziemy w kierunku przełęczy i zejścia do kolejki. Do krywania jest tak blisko, ale no trzeba odpuścić. To nie ucieknie, góra się nie zniknie. Wrócimy tu innym razem. Teraz muszę odstawić Kasię na dół. Nie mogę jej zostawić i sobie pójść na krywań. Tak to nie może wyglądać. Widoki dzisiaj tak wspaniałe, że nawet nie ma o czym porozmawiać z wami. Co poopowiadać, co widać. Ale mamy jedną ciekawostkę, mianowicie we wsi Terchowej, w której wczoraj nocowaliśmy, na świat w 1688 roku przyszedł niejaki Juraj Janosik. Tak, to ten Janosik, którego legenda rozlała się na okoliczne tereny, tak samo do nas dotarła, ale ten prawdziwy Janosik właśnie pochodził stąd, z Małej Fatry i tutaj zbójniczył. Choć jego kariera nie potrwała zbyt długo, bo zaledwie 3 lata, a zakończyła się ona powieszeniem za żebro. Dotarliśmy do snilowskiego sedla. No i teraz kierujemy się do kolejki zielonym szlakiem. Natomiast na wielki krywań w prawo. Fajnie tak być z domu, pójść w góry, troszkę się pomęczyć. Przecież zawsze się powtarza, że ten wysiłek, który jest poświęcony na wejście na górę, zawsze wynagradzają piękne widoki. No nam też wynagrodziły piękne widoki. Cokolwiek było widać przez może 5 minut. Ale no, lepsze niż nic. A tak widoczność na 100 metrów do przodu. 100 metrów? To nawet 50 nie ma w tej chwili. Nawet nie widać natyczkę do przodu. Także jest ciekawie.
No to jesteśmy już w kolejce. Niestety, tak jak wam Michał mówił wcześniej, mieliśmy trochę inne plany, trzeba było odpuścić. Ale pamiętajcie o tym, że w takich sytuacjach, kiedy coś jest na granicy ryzyka, albo właśnie łapiecie jakąś kontuzję, albo źle się czujecie, to lepiej jednak odpuścić. Zawsze można tutaj wrócić, taki mamy też plan. Może uda nam się tutaj wrócić w lecie, więc zrobimy taki filmik, w którym będą przebitki z dzisiejszego wyjścia, z naszych pięknych widoków i z tego, co zobaczycie z nami latem, kiedy widoczność będzie dobra i będzie można podziwiać widoki stąd. No dzisiaj się nie naoglądaliśmy. Nachodziliśmy się w kopnym śniegu. Także warunki były ciężkie, no mgła, która ograniczyła widoczność momentami do 50 metrów, silny, bardzo silny wiatr, do tego głęboki śnieg, miejsca z lodem, skały, no dosyć ciężko, chociaż no fajne przejście, no to są góry, no takie rzeczy się zdarzają, więc no nie można się załamywać, natomiast trzeba wiedzieć, kiedy odpuścić i dać sobie spokój. Oczywiście, zwłaszcza, że warunki na górze są skrajnie inne od tych na dole. My byliśmy przygotowani, ale jak ludzie tutaj wyjeżdżali kolejką, gdzie na dole w zasadzie wcale nie ma śniegu, a oni tutaj wyjeżdżali kolejką w Adidasach i w takich leciutkich ciuchach, dresikach, a na górze śniegu było naprawdę po kolana. No i do tego spory mróz, no rozumiem. Minus 4, minus 5. No, włosy można jeszcze zobaczyć moje zamarznięte włosy, które właśnie dopiero zaczynają odtajeć. Tak. Dobra, dzisiejszy film króciutki, bo nie ma co pokazać. W związku z tym dzięki, że byliście z nami i zapraszamy do subskrypcji kanału. Like mile widziany i widzimy się w jakimś kolejnym materiale. Do zobaczenia. Hej.